Dzień dobry. Tradycyjnie w popandemicznych spotkaniach kameralnej atmosferze. Cześć wszystkim. Mamy okazję partycypować w spotkaniu organizowanym przez wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu w ramach cyklu Seryjni Poeci. I w ramach tegoż spotkania ja, to znaczy Marcin Świątkowski, najmniej istotna tutaj osoba, porozmawiam z dwójką poetów. Po pierwsze Jakubem Sajkowskim po mojej lewicy, po drugie Anną Fiałkowską, która jeszcze się tutaj nie zjawiła, ale się zjawi, obiecuję. I będzie bohaterką drugiej części naszego spotkania. Tymczasem natomiast po mojej wspomnianej lewicy Jakub Sajkowski, urodzony w 1985 roku, poeta, lektor języków i tłumacz. Opublikowane książki poetyckie Ślizgawki, Google Translator, Zestaw do kaligrafii, wszystkie chyba w wydawnictwie, nie, Ślizgawki nie. Nie, tylko jedno w wydawnictwie, tylko Zestaw do kaligrafii w wydawnictwie WBP i CAK, Google Translator w Łodzi, Ślizgawki w nieistniejącym już zdaje się, z nieistniejących już zdaje się zeszytach poetyckich. Wiersze publikował w wielu periodykach literackich, między innymi w Drobiazgach, Dwutygodniku, Stonerze Polskim, Art Papierze. Z bliżej dla mnie niezrozumiałych powodów na tej liście nie ma kontentu, który też powinien się tam znaleźć. Zapamiętam to sobie. Publikował również przekłady wierszy z angielskiego, rosyjskiego i mandaryńskiego. Laureat stypendium artystycznego miasta Poznania i medalu młodej sztuki. Zgadza się. Co to jest ten medal młodej sztuki? Medal młodej sztuki to jest... To jest takie wyróżnienie przyznawane przez redakcję Głosu Wielkopolskiego. Tak. Takie, ogólnie dla młodych artystów jest. Mogę o nim powiedzieć, że jest bardzo ciężki i bardzo nieporęczny. W zasadzie nie wiadomo, co z nim zrobić, ale było mi miło. Spotykamy się z okazji wydania twojej nowej książki, tak, Ilia Formosa. Ale zanim przejdziemy do samej książki, chciałbym cię zapytać, jak się czujesz po wydaniu już czwartej książki? Jakby zapisałeś się już w historii literatury, tak? Jesteś już na stałe osadzony w tej niszy, którą nazywamy polską poezją najnowszą. Jak się z tym czujesz? Wiesz co, względnie normalnie, względnie normalnie, całkiem chyba sympatycznie. Trudno mi powiedzieć, w czym się zapisałem, bo trochę staram się mimo wszystko ścigać się ze samym sobą. Znaczy to oczywiście brzmi banalnie, ale tak jest w zasadzie, swoje pisanie raczej porównuję do swoich poprzednich rzeczy i od tego staram się wychodzić, więc trudno mi powiedzieć, ale chyba czuję się okej. Okay. Ale nie ma już takiego deszczyku emocji, to już ci weszło w rutynę? Rano kawa, wydanie nowej książki, później... Wiesz co, w rutynę może nie, na szczęście. Tym bardziej, że też jakby z drugiej strony, że też nie jestem tak zwanym zawodowym poetą, cały czas jakby, jak nikt chyba nie jest
Polsce praktycznie. No, no właśnie polemizowałbym z tym, bo mając 4 książki na koncie, już jesteś zawodowym poetą. No, znaczy w sumie nie wiem jak do tego, no jakoś tak wyszło i nie wiem, no w sumie myślę, że rzeczywiście czuję się tak jakoś spokojniej z tym i spokojniej myślę. Tak bardziej chyba wyluzowany trochę. Czyli jednak trochę rutyny. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. No właśnie, to jest książka wydana w WBP i Caku, druga, tak jak powiedziałeś. I miłośnicy poezji najnowszej na widowni wiedzą doskonale, że za oprawę graficzną książek WBP i Caku jest odpowiedzialny zawsze szanowny pan Zdanowski, tak? Tymczasem w twoim wypadku było inaczej. Jak ci się to udało? Wiesz co, dosyć prosto w sumie. To znaczy, tak naprawdę zaczęło się od tego, że przesłałem wiersze do sympatycznego periodyku Drobiazgi. I Drobiazgi, jak wiele innych periodyków internetowych, mają swoje ilustratorki, swoich ilustratorów. I jakby okładkę do tej książki, jakby projekt tej okładki tak naprawdę stworzyła właśnie ta ilustratorka, która właśnie wcześniej do 3 z wierszy, które znalazły się w Drobiazgach i znalazły się też w tej książce, stworzyła grafiki i to jest jakby w ogóle sam ten pomysł tęczowych zwierzątek, to jest całkowicie autorski pomysł ilustratorki, nie było tam żadnych sugestii z mojej strony. Najpierw powstały te tęczowe zwierzątka, 3, a potem tak sobie pomyślałem, że w sumie jakoś tak fajnie byłoby mieć serię takich grafik w książce i poprosiłem ilustratorkę Urszulę Rapacką o namalowanie jeszcze 3 grafik, z czego razem to by dało 6 grafik, z czego 5 grafik znajduje się w środku i 1 znajduje się na okładce. I tak, i generalnie rzecz biorąc, po wybraniu ilustratorki napisałem do wydawcy. Wydawca od razu się zgodził, że nie ma żadnego problemu, więc w zasadzie bardzo prosto się udało. Oczywiście Piotr Zdanowicz jakby zajął się całą tą kwestią techniczną, jakby żeby te grafiki wpleść w layout jakby wydawnictwa. Pewnie. Bo właśnie miałem pytać, ale już mi to odpowiedziałeś, czemu zwierzę plus tęcza, tak? Ponieważ to jest też czytelny kod, ale rozumiem, że nie stanowi klucza do książki w tym wypadku. To znaczy jest to na pewno jakby interpretacja, jakby cudza interpretacja niektórych wierszy. Być może nieprzypadkowo ilustratorka akurat na te 2 rzeczy zwróciła uwagę. Faktem, że pewnie też kluczem był akurat też mój wybór do czasopisma Drobiazgi. Zdaje się, że wtedy wybrałem wiersz pod tytułem Przełomy. Piękne widoki, ale kiepskie zdjęcia i jeszcze jeden. Jeszcze chyba trofeum, który zresztą w Drobiazgach w ogóle w zupełnie innej wersji się pojawił, ale jakby trzon pozostał ten sam i być może myślę, że to ten wiersz Przełomy był taki tutaj emblematyczny, bo tam pojawiają się rzeczywiście, bardzo mocno jest zaznaczony temat przyrodniczy, katastroficzny i jednocześnie temat LGBT.
jest bardzo tam mocno zaznaczony, w zasadzie wprost, więc myślę, że ten wiersz jest jakby winowajcą tego, jak wygląda cały ten cykl ilustracji. To może byś go przeczytał, skoro nadała się okazja. Dobrze. Drugi wiersz z tomu Ilia Formoza pod tytułem Przełomy, z mottem, które znalazłem na grupie nauczycielskiej na Facebooku. Motto brzmi: trzeba rozgonić to całe rozdygotane, tęczowe towarzystwo. Przełomy. Rozszczepić, rozrzucić po świecie, nadać klubowe barwy, zrobić ustawki, stworzyć stowarzyszenia fanów. Rozgonić to, co wzbiera jak woda w tamie trzech przełomów, która zaraz pęknie, podzieli się, woda rozleje się na wszystkie miasta w dorzeczu Jangce z całą fauną i florą. Zabierze wszystko sprzedawcom ulicznym z Wuhan, zostawi im pod opieką delfina białopłetwego. Zabierze wszystko robotnikom z Jingzhou, zostawi im pod opieką salamandrę olbrzymią. Zabierze wszystko pielęgniarkom z Nankinu, zostawi im pod opieką aligatora chińskiego. Zabierze wszystko nauczycielkom z Szanghaju, zostawi im pod opieką żółwiaka szanghajskiego. Więc trzeba rozgonić, rozszczepić, rozrzucić po świecie, zarzucić sieci. Dzięki. Wiesz co, myślę, że to jest właśnie doskonały moment, żeby teraz przeczytać ten wiersz, o którym rozmawialiśmy przed spotkaniem. Jasne. W ogóle siebie nie widzę. A później się będziesz tłumaczył. I wiersz kończący tom Ilia Formoza. W ogóle siebie nie widzę. Wiersz dla Rożawy. W ogóle siebie nie widzę w wierszach politycznych. Oślepia mnie przekonanie, że byłbym uzurpatorem. Oślepia mnie przekonanie, że inni piszący wiersze polityczne są uzurpatorami. Oślepia mnie przekonanie, że literatura powinna być apolityczna, powinna być zwykłą rozmową. Oślepia mnie przekonanie, że literatura powinna być polityczna, jak rozmowy trójstronne, jak strategie, biznesplany. Oślepia mnie brak mocy sprawczej, poczucie pustki. Oślepia mnie słońce pustyni. Oślepiają mnie dzieci bawiące się piaskiem, rzucające piaskiem w tryby, wkładające kij w szprychy rajdu przez trupokilometry. Dziękuję bardzo. No właśnie, i tutaj to jest tak naprawdę moment, w którym jakby chciałem wyznaczyć taki motyw przewodni tej rozmowy, myślę, który będzie. Mianowicie to jest tom bardzo wyraźnie kontrastowy, tak? Bo to zakończenie go tym wierszem, ten wiersz, jeśli państwo nie wiedzą, on powstał do jednodniówki dla Rożawy. Tak, dokładnie, prawda? Tak, dokładnie tak. Tak, parę lat temu, kiedy wojska Al-Assada po upadku państwa islamskiego uderzyły rzeczywiście na Kurdystan, ludzie zorganizowani wokół 8 arkusza Ody, tak, Paweł Kaczmarski, Marta Koronkiewicz i tak dalej, dobrze pamiętam? A nie wiem, czy akurat ta jednodniówka, to jest chyba nowsza jednodniówka dla Rożawy, taka sprzed 2 lat niecałych, która powstała w tym momencie, jak wojska amerykańskie wycofały z Rożawy, racja. Więc powstała jeszcze jedna. To chyba była nie jedna jednodniówka dla Rożawy, to jest dla tej drugiej, tam redaktorkami była Patrycja Sikora, Ania Adamowicz i ktoś jeszcze. Tak, w każdym razie. No właśnie, no i opublikowanie wiersza
w jednodniówce, tak, związanej z wydarzeniami politycznymi, jest aktem jednoznacznie politycznym. Tak. Jednocześnie jest to wiersz, który odżegnuje się, przynajmniej w warstwie dosłownej, od polityczności poezji. Co tu się stało? Czy to jest jakaś ironiczna maska, czy autentyczna deklaracja? Wiesz co, jest to autentyczna deklaracja, ale nie celem odżegnania się, bardziej celem, znaczy, bo jakby polityczność jest z jednej strony zasadna, absolutnie, i polityczność w literaturze jest bardzo ważna, więc w poezji też. Bardziej tak naprawdę, jeśli chodzi o autentyczność wyznania, bardziej to są takie w zasadzie rozterki na temat, autotematyczne rozterki na temat sprawczości, takiego gestu, który tak naprawdę myślę, że wielu też autorów piszących jakby regularnie wiersze jakby polityczne w wąskim rozumieniu tego słowa może mieć też takie rozterki na temat sprawczości, ale nie celem krytykowania polityczności gestu, tylko bardziej jakoś takiej fatalistycznej, powiedzmy, autorefleksji, że to może nic nie zmienić, ale już trudno, nie ma innego wyjścia. Z drugiej strony jest to też w zasadzie tak szczerze mówiąc, mój pierwszy wiersz polityczny w wąskim rozumieniu tego słowa i siłą rzeczy, może nie pierwszy, ale na pewno jeden z pierwszych. No właśnie, byłbym skłonny się kłócić. Ale jeden z pierwszych, a może inaczej, na pewno pierwszy wiersz w cudzysłowie interwencyjny, może tak. I myślę, że jako takie właśnie wyznanie, jest to szczere wyznanie osoby, która pierwszy raz w życiu podejmuje się takiego napisania wiersza interwencyjnego, w wąskim rozumieniu tego słowa. Tudzież politycznego w wąskim rozumieniu tego słowa. Oczywiście w szerszym rozumieniu polityczności w dzisiejszych czasach mało co nie jest polityczne, więc nawet odżegnanie się od polityczności jest polityczne, więc może być polityczne, więc jakby to jest inna sprawa, ale tak naprawdę jest. Także tak naprawdę jest to wiersz i ironiczny, i autentyczny jednocześnie. No właśnie, to jest bardzo ciekawa konstrukcja. To ci bardzo, bardzo ciekawie to wyszło, zwłaszcza, to jest taki odważny gest, osadzenie tego wiersza na końcu akurat tej książki, bo to w twoim wypadku jest o tyle szczególnie interesujące zagadnienie, że Google Translator, tak, przedostatnia książka, bardzo zdecydowanie się odżegnywała od takiego właśnie politycznego myślenia o literaturze. Ona była pełna właśnie takich deklaracji raczej uniwersalistycznych. Tak. I to mam wrażenie zaczęło się zmieniać trochę w zestawie do kaligrafii, kiedy pisałeś o Chinach. I nagle tutaj mamy eksplozję, prawda, tej polityczności. Tak, myślę, że to rzeczywiście była ewolucja i dosyć naturalna, bo to też myślę, że to była naturalna ewolucja i jakby to bardziej była, nie wiem, czy to był, oczywiście to, jak ta książka jest ułożona, jest całkowicie świadome, ale a z drugiej strony te wiersze pisały się w taki właśnie sposób,
jakby tak naprawdę może nie to, że rzeczywistość stała się bardziej polityczna, co jakby zacząłem tą polityczność po prostu intensywniej odczuwać w ten sposób i jakoś tak. Trochę samo wyszło, ale to głupio mówić o książce świadomie ułożonej, że sama wyszła, ale trochę tak jest. A co na to wpłynęło? Domyślam się, że pobyt w Chinach, tak? Ponieważ Jakub też przez parę lat, czy przesadziłem z tymi paroma latami? Parę, to znaczy trzy, więc technicznie rzecz biorąc, tak, parę lat. Przebywał w Chinach jako nauczyciel języka angielskiego. No Chiny to jedno. Myślę, że to jest jakby nie bez wpływu, nie bez wpływu na pewno. No Chiny są bardzo intensywne i bardzo intensywnie odczuwalne i też teoretycznie polityczność tam nie jest bardzo odczuwalna na co dzień, ale jak się wsłuchać, wczytać, jak trochę bardziej, trochę dokładniej poobserwować, to jest bardzo intensywnie odczuwalna. Łącznie z manifestami politycznymi na neonach restauracji. Komunistycznym. No, bardzo, tak. Musiał być. Tak. Nie wiem, prowadzonej przez, nie wiem, przez jakby zakładanej przez jednego z iluś dziesięciu albo iluś set miliarderów należących do partii, chińskiej partii komunistycznej. A z drugiej strony pandemia i to, co się jakby działo w pandemii, a pandemia była tak naprawdę intensyfikacją wszelkich patologii, które się dzieją nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Takie, być może to jest trochę naiwne, że pandemia była intensyfikacją, ale takie było moje odczucie. Być może te patologie po prostu należało wcześniej dostrzec, ale odczucie było takie, a nie inne i też pewnie momenty, kiedy jakby na przykład przy okazji na przykład protestów w obronie Margot z zeszłego roku, kiedy masz wrażenie, że tak naprawdę ta polityczność, polityka w bardzo złym sensie tego słowa zaczyna dotykać twoich znajomych i przyjaciół, więc jakby to myślę, że po prostu jakieś takie osobiste odczucie, że polityka w bardzo złym znaczeniu tego słowa zaczyna bardziej dotykać. Może tak. Tutaj mi się od razu przypomina wiersz, który może fajnie by było, gdybyś też przeczytał, ten o, przepraszam, nie zapomniałem tytułu, ten o chińskiej przyjaciółce, która dzwoni, żeby się pożalić na Hongkong. A to ten. Tak. Możesz przypomnieć tytuł, bo... Miasto duchów, tak, to jest nawiązanie do rzeczywistych miast duchów, czyli wielomilionowych miast, które są budowane z nadzieją, że ktoś się tam przeprowadzi ze wsi i nikt się nie przeprowadza, bo ceny mieszkań są za duże i stoją sobie takie wielomilionowe molochy, w których nikogo nie ma. A miasto duchów. Chińska przyjaciółka czasem do mnie dzwoni, mówi, nie rozumiem, dlaczego nienawidzą nas w Hongkongu. Przecież jesteśmy z tej samej krwawicy, z jednego kraju. Oni się wywyższają, a my przywozimy pieniądze, ciężko zapracowane.
Kiedy chodziłam do liceum, po kilka miesięcy nie widziałam ojca, nie widywałam ojca. Ojciec pracował 1000 kilometrów od domu, budował miasta duchów, mieszkania, na które nie było nas stać, bym mogła z bratem pójść do szkoły, byśmy mieli lepszą pracę, by brat znalazł żonę. Pierwsza dziewczyna z nim zerwała, bo nie było nas stać na zakup mieszkania. Nie w Hongkongu, tylko dużo tańszym kantonie. Więc nie rozumiem, dlaczego nas tam nienawidzą, że nie chcą być z tego kraju. Przecież kupujemy tam rzeczy, na które nas nie stać. Swoją krwawicą dzielimy się. Mówię, to przykre, że politycy tak dzielą ludzi. Ona wzdycha, mówi, wiesz co, muszę się rozłączyć. Nie było tematu. No. No właśnie, mam wrażenie, że ten wiersz tak bardzo dobrze ujmuje taki twój ambiwalentny stosunek do tej polityczności, prawda? Ja czytając te wiersze mam zawsze takie wrażenie, że ty byś tak trochę chciał właśnie odłożyć słuchawkę i powiedzieć, że nie było tematu, no? A jednocześnie masz takie poczucie, że nie możesz. Czy to jest słuszne wrażenie? Może trochę, znaczy myślę, że bardziej, myślę, że to byłby komentarz do tego wiersza kończącego tom, nawet lepszy komentarz, nawet bardziej zwięzły, by jakoś tak powiedziałem naokoło, ale to byłaby dobra puenta, że jakby być może rzeczywiście ta polityczność to jest coś, co nie było dla mnie jakby zupełnie naturalne, ale czułem, że musiałem. Coś w tym rodzaju i trochę też z tego się bierze ambiwalentność, też na pewno wchodzą te różne jakby te różne przesiąkanie tą narracją, która na przykład myli polityczność z partyjnością i tak dalej, że jakby typu która jakby no właśnie no czasem też chciałbym, żeby nie wiem, rozmawianie o polityce było na przykład w Polsce bezpieczne w rozumieniu, że nie wywoła jakichś rzeczywiście niezdrowych konfliktów, co różnie się dzieje, a z drugiej strony to po części to też jest prawda, że że po części jakby że po części to, co robią na przykład, to, co robią politycy jakby między sobą, a relacje między, na przykład w jakichś tam działaniach, powiedzmy, międzynarodowych, a to, co ludzie, a to, jak ludzie mogliby się na przykład kontaktować ze sobą po ludzku, to jest zupełnie inna sprawa. Tu jest oczywiście tutaj taki najprostszy przykład też trochę z branży, w której pracuję zawodowo, ponieważ ostatnio przede wszystkim uczę rosyjskich studentów polskiego, i jak wiemy, kontakty polityczne rosyjsko-polskie są różne, przedziwne, czasem bardzo skomplikowane, czasem bardzo intensywne, a natomiast jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, to ja mam na przykład tylko dobre doświadczenia, więc to tak na takim, że jest też tutaj taka refleksja na takim, na tym poziomie. Zastanawiam się, jakby kontynuując też trochę ten wątek, no właśnie Chin, bo wydawałoby się, że po napisaniu całej książki o Chinach się ich pozbędzie. Też mi się tak wydawało. A tu się okazuje, że wcale nie. Ale z drugiej strony faktycznie trzeba przyznać, że
tematem tej książki, takim właśnie z perspektywy tej politycznej, jest jednak Polska, prawda? Mm-hmm. I zastanawiam się, czy to, sporo masz tutaj wierszy, które są komentarzami do bieżących wydarzeń, albo nawet nie bieżących, ale tak czy inaczej do rzeczywistości już typowo polskiej. I zastanawiałem się, czy, jakby to powiedzieć, czy to jest takie proste przełożenie twoich podróży? Na zasadzie, że byłem w Chinach, to pisałem o Chinach, wróciłem do Polski, to piszę o Polsce? Czy to częściowo, jest jednak... A wiesz co, częściowo tak, bo to wynika trochę z metody pisania, która jest bardzo silnie jest osadzona na obserwacji rzeczywistości, więc jakby... Więc myślę, że poniekąd tak. Bo taka jest moja metoda tak naprawdę pisania. A dokładnie jaka? Tak z czystej ciekawości. To znaczy, no to właśnie, to jest dokładnie jaka. Nie, bo to jest trochę tak, że o to się już od dawna nie pyta na spotkaniach autorskich, to znaczy jak pan pisze swoje wiersze, tak? Bo mm-hmm. wszystkim się to kojarzy oczywiście z piosenką Kazika, nie? Jak powstają twoje teksty. Ale prawda jest taka, że wszystkich to interesuje, więc może zapytam, wiesz jak co? Powstają twoje wiesz teksty. Wiesz co, myślę, że jakoś tak wyszło, że u mnie zawsze bazą jest coś, co zawsze zaczynem jest coś, co jest częścią rzeczywistości, jakiegoś rodzaju rzeczywistości. W Google Translatorze to była tak naprawdę rzeczywistość językowa, rzeczy zasłyszane. To była jakby główna baza. A w zestawie do kaligrafii, który w bardzo wielkim, bardzo, bardzo wielkim uproszczeniu jest w dużej części zbiorem takich mini reportaży. Jakby bazą było to, co rzeczywiście zostało zaobserwowane. I myślę, że ta metoda w zasadzie w Ilia Formosa się nie zmienia. Tak, w zasadzie się nie zmienia. Są gdzieś tam też odpryski tego, co było w Google Translatorze. Jest kilka wierszy, które powstały, ale niewiele, które powstały z tego, co zasłyszane. Ale tak, to w takim bardzo, bardzo ogólnym sensie. Często czasami, i to myślę też widać po konstrukcji niektórych wierszy, są takie wiersze też takie patchworkowe, czyli powstałe z kilku różnych zaobserwowanych motywów, które staram się jakoś skleić w jedną całość. Można je często poznać po tym, że są dłuższe od innych i to jakby jest... Chociaż akurat ten ostatni, który przeczytałem, jest pewnym wyjątkiem, bo to jest też reportaż z tego, co zasłyszałem, bo to jest bardzo, też jest bardzo wierne oddanie. Generalnie w większości są to wiersze, które bardzo wiernie oddają jakąś rzeczywistość, mają bardzo mocne zaczepienie w jakiejś rzeczywistości, którą przetwarzam na swój sposób. A jakiś przykład? Z książki. Z książki. No dobrze, to myślę, że od razu pierwszy wiersz. Na marginesie pierwszy wiersz nosi tytuł Tajwan. Tak naprawdę w książce są dwa wiersze pod tytułem Tajwan, to znaczy pierwszy wiersz nosi tytuł Tajwan, jest to jakby nazwa obecnie funkcjonująca, oraz jest też wiersz gdzieś tam w książce pod tytułem Ilia Formosa,
która jest starą kolonialną nazwą Tajwanu i taki jest też tytuł książki. Z portugalskiego, jakby ktoś nie wiedział, znaczy ja też nie wiedziałem, zanim nie wpadłem na ten pomysł, więc... Natomiast teraz przeczytam wiersz pod tytułem Tajwan, który zaczął się od nagłówka z gazety, a nagłówek ten brzmiał: kraj, który nie istnieje, wygrywa z epidemią. I jakoś tak zarezonowała we mnie ta koncepcja kraju, który nie istnieje. Szybko przeszedłem w swoich rozważaniach do jakichś takich przemyśleń kolonialnych, postkolonialnych, a później w czasie pisania tego wiersza włączyła się bardzo intensywnie polska pandemiczna rzeczywistość. A kończę też cytatami, wiersz kończy się też bardzo takimi intensywnymi cytatami z rzeczywistości, to znaczy rzeczywiście zaistniał rozmową ze znajomą. Może przeczytam. Tajwan, kraj, który nie istnieje, wygrywa z epidemią. Piszą gazety i to nie jest metafora. Społeczeństwo, które istnieje z kraju, który nie istnieje, solidaryzuje się ze społeczeństwami, które nie istnieją z krajów, które istnieją, i wysyła im maski. Chłopak z kraju, który istnieje, mówi, że nie będzie zakładał kagańca wysłanego z kraju, który nie istnieje. Mówi, chcą nas unicestwić. Ludziom nie zakłada się kagańców. Choć mówią rzeczy złe, psom zakłada się kagańce, choć mówią rzeczy dobre. Wiem, że to efektowne uproszczenie. Po prostu w porównaniu wypadamy skrajnie, niekorzystnie. Koleżanka pisze do mnie w liście, podziwiam cię, jak tu w ogóle wytrzymujesz. Mając na myśli mój kraj, który istnieje, odpisuje, nie otaczam się społeczeństwem, a dobrymi ludźmi. Odpisuje, czułem się bezpieczniej, gdy ludziom nie opadały maski. Dziękuję. My również. To jest ostatnie pytanie, które miałem zadać. Na mojej liście jest na samym początku, ale jakoś mi umknęło. Czemu właściwie ten Tajwan? Czemu akurat w tej formie? Ponieważ, to znaczy, zacząłbym od tego, że faktycznie te Chiny zarezonowały we mnie mocniej niż mi się wydawało po napisaniu całej książki o Chinach. Więc jakby trzeba było też znaleźć sposób, że skoro już się piszą te wiersze, wciąż piszą się czasem wiersze okołochińskie, żeby jakoś ująć to w zupełnie inny sposób, który może nie będzie jakiś odkrywaniem, nomen omen, odkrywaniem Ameryki, a jednocześnie będzie tematem, który nie jest do końca jakby, który nie jest przewałkowany jakby na tysiąc różnych sposobów. A pomyślałem, że wtedy przyszedł mi ten Tajwan i przyszedł ten nagłówek, kraj, który nie istnieje, wygrywa z epidemią. I pomyślałem, że wyjście od kolonializmu, kolonialności, postkolonializmu i rozpracowanie go jakby poetycko na wiele różnych sposobów w bardzo wąskim rozumieniu i też w bardzo szerokim rozumieniu będzie jakimś pomysłem, który no właśnie nie został jakby przetworzony na milion sposobów, a jednocześnie też jakby
Chiny i kolonialność też, to też nie jest temat, który został przetworzony poetycko, tym bardziej chyba jeśli, nawet naukowo nie został. Tym bardziej, jeśli mówimy o Chinach, które kolonizują i są kolonizowane jednocześnie, więc ten i tutaj oczywiście Azja jest jakby nieustannie, jak wszystko, co nie jest Zachodem, jest nieustannie kolonizowane, a z drugiej strony Chiny jako hegemon, który kolonizuje i pod względem jakby intelektualnym wyszedłem od tego, a dalsze rzeczy jakby, a potem w szerokim sensie bardzo wiele, wiele tematów stricte polskich mi do tego pasowało, no, łącznie z prawami zwierząt, katastrofą klimatyczną, mniejszościami seksualnymi i tak dalej. No właśnie, katastrofizm, prawa zwierząt i kilkanaście innych jeszcze tematów na mojej liście jest, ale niestety musimy pomału kończyć. To jest oczywiście ten tradycyjny moment, kiedy zwracam się do publiczności z pytaniem, czy są jakieś pytania. A publiczność patrzy w każdą stronę, tylko nie na mnie, żebym nie pomyślał, że to akurat ta osoba ma pytanie. Później zgłasza się Zuza jako moja znajoma, żeby nie było, że nikt nie zadał pytania. Zuza, chcesz mieć to za sobą? Dobra. Trochę nie chcę tego ciągnąć, ale z drugiej strony mam ochotę o jedną rzecz zapytać, dlatego że spora część waszej rozmowy dzisiejszej jednak obracała się wokół tego myślenia, no wciąż jakby odgrzewała tę dyskusję o tym, jak radzić sobie jako poeta z politycznością wiersza, jak się angażować, jak zachowywać jakąś autonomię w stosunku do tego i tak dalej. Ale to, co mnie jakoś zaciekawiło czy uderzyło, to co Jakubie powiedziałeś o tej złej polityczności, dlatego że mam wrażenie, że ta zła polityczność, którą przyciągałeś jako przykład, to znaczy ta, która właśnie no, ma za zadanie w jakimś tam sensie pacyfikować, prawda, sprawczość mniejszości, no to z tej konstatacji przebija jakiś taki, mam wrażenie, jakieś przekonanie czy jakiś postulat, tego, żeby faktycznie, postulat neutralności przestrzeni publicznej, neutralności ideologicznej, prawda? I to mnie zaciekawiło, dlatego że mam wrażenie, że jednak ta lekcja związana z tym, że neutralność zawsze jest jakby schowaną i to najbardziej niebezpieczną ideologią, jakby została odrobiona i zastanawiam się, czy powinniśmy w ten sposób patrzeć, nie? Na niebezpieczność ideologii w momencie, kiedy możemy tak naprawdę rozważać to wszystko jako przestrzeń publiczną, w której spierają się, wiesz, siły, które mają konkretne interesy za sobą. To znaczy, nie wiem, czy nie wiem, czy miałem na myśli jakby... Chyba neutralności nie do końca miałem na myśli, być może wyraziłem się nieprecyzyjnie, mówiąc o złej polityczności, bardziej powinienem powiedzieć o złej polityce, może w tym sensie złej polityce, złych ideologiach, które rzeczywiście istnieją i myślę, że ten postulat neutralności, nie, generalnie absolutnie nie jestem za neutralnością. Myślę, że ta kwestia neutralności przebiła przez ten przy okazji tego wiersza, gdzie dyskusja o polityce jest ucinana, tyle, że tak naprawdę i to jest akurat trochę inna sprawa niż jakby
branie jakby strony w jakimś konflikcie, bo oczywiście uważam, że nie ma absolutnie symetrii, że absolutnie w większości sytuacji trzeba wziąć stronę. Zupełnie inną sprawą jest taka sytuacja, kiedy jakby powiedzmy konflikty polityczne, międzypaństwowe drastycznie wpływają na relacje między ludźmi oraz to, że w pewnym momencie porozumienie jest absolutnie niemożliwe. Jakby konflikt jest tak zaogniony, że porozumienie jest niemożliwe i z jednej strony czasami szkoda, z drugiej strony muszę też powiedzieć, że tutaj przyznać rację, że czasami absolutnie nie szkoda, że czasami tutaj się absolutnie zgadzam, że czasami trzeba zerwać to porozumienie, ponieważ jakby mimo że na przykład druga osoba jest na przykład ma powiedzmy jest teoretycznie miła, ma miłą powierzchowność, a jakby czasami poglądy są absolutnie nie do zaakceptowania, więc zdarzają się takie sytuacje i czasami tak się zdarza, że porozumienie trzeba zerwać. Nie wiem, czy precyzyjnie odpowiedziałem. Dobrze. W takim razie myślę, że będziemy kończyć. Proponuję teraz zrobić sobie dosłownie 3 minutki przerwy na zmianę poetów, ponieważ Anna dołączyła do nas w międzyczasie. Myślę, dzięki że Jakub bardzo chętnie z Państwem, Wami porozmawia, podpisze książki, które można oczywiście kupić tutaj na miejscu z rąk goszczącej nas kawiarni Drewo. I dziękuję bardzo. Bardzo Ci również dziękuję, bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność. Witam po krótkiej przerwie. Teraz seryjnie przechodzimy do kolejnej seryjnej poetki, czyli Anny Fiałkowskiej. Tak, to ja. Cześć. Autorki nowej swojej drugiej książki pod tytułem Gorączka. Debiutowała poetycko w 2018 roku książką Lalka Belmera, wydaną nakładem wydawnictwa Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Przypominam, organizator tego spotkania. Podkreślmy to po raz kolejny. Publikowała wiersze, recenzje i felietony w kilkunastu magazynach internetowych i papierowych, m.in. w Przekroju, Art Papierze, Wakacie Online, Fabularia, Kwartalniku Content oraz na stronie korporacji HAART. Obecnie pracuje nad debiutem prozatorskim. Tworzy kanał o literaturze i kulturze na platformie YouTube pod pseudonimem Ani Warhol. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Ty trafiłaś na drugą stronę barykady, tak? Teraz, bo na swoim kanale na YouTubie prowadziłaś swego czasu całą serię o poznańskich poetach, między innymi z Jakubem, obecnym przecież na sali. Ona gdzieś zniknęła, czemu? To był taki pomysł związany z pandemią głównie, bo zauważyłam, że przez to, że wszystko było zamknięte, to wówczas nie było spotkań. I ja też wówczas nie miałam pracy, więc miałam bardzo dużo czasu i pomyślałam sobie, że właśnie wykorzystam to, że już taki kanał tworzę i on jakąś tam publiczność ma, żeby kilku poetów przedstawić. No i miałam pomysł, żeby dokończyć tę serię w tym roku, właśnie w drugiej połowie. I dość długo trzymałam się tego pomysłu, aż do momentu, jak dostałam w lipcu pracę na pełen etat, która zabiera mi
dużo czasu, bo pełen etat to pełen etat, a nawet właściwie ja pracuję jeszcze więcej w tym momencie. No i nie mam czasu po prostu, żeby ułożyć scenariusz i poświęcić potem kilkanaście godzin na montaż. Co żałuję w sumie, bo było to bardzo fajne, to właśnie było takie inne spojrzenie, no i przede wszystkim rozmowa z kimś takim jak ja, kto też tworzy i ma jakiś tam wizerunek czy obraz tego, jak tworzy, jaki jest odbiór tego, co robi. No ale tak, no niestety to tak jakoś to umarło, no. Jeszcze może do tego wrócę, ale najpierw będę musiała mieć czas. Zwłaszcza, że doszło wam paru poetów w Poznaniu, nie? Od tamtego czasu, więc fajnie by było. Cieszę się jednak, że teraz ja mam okazję cię trochę pomaglować, nie na YouTubie, ale za to w towarzystwie uroczej publiczności. Gorączka to jest twoja druga książka, tak? I zanim przejdziemy do samej książki, do wierszy i tak dalej, chciałbym cię podpytać o parę rzeczy z tym związanych, bo twój debiut, tak, Lalka Belmera, był kontrowersyjną książką, tak? To znaczy, może w ten sposób, może nie była to książka kontrowersyjna, ale była bardzo specyficznie przyjęta, tak? Pojawiło się bardzo dużo recenzji, o ile dobrze pamiętam. No tak se, w sumie nie było jakoś dużo recenzji, w sensie, nie wiem, ja mam takie mieszane uczucia co do recepcji tej książki, bo właściwie, no, też trochę nie wiedziałam wtedy, czego się spodziewać tak naprawdę i to był taki rzeczywiście mój debiut, w ogóle właściwie takie wejście w ten cały świat, powiedzmy, w to środowisko. No i też trochę chyba tego nie przemyślałam, w sensie, no właśnie nie spodziewałam się wielu rzeczy. I pewnie teraz trochę inaczej bym tę książkę i tak ułożyła, popracowała nad nią więcej, bo tak jak widzę z perspektywy czasu, na pewno bym ją zredagowała inaczej. Ale to po prostu dlatego, że ja, nie wiem, no mam, znaczy jestem po prostu perfekcjonistką i z tej książki jestem bardzo zadowolona, właśnie jest dopracowana i spędziłam na nią tyle czasu, ile chciałam, a tam trochę tak jakoś zawierzyłam, nie wiem, samej sobie chyba i tak właśnie było. A co do tej recepcji i tych recenzji, no to tak, ta książka spotkała się z takimi mieszanymi recenzjami i no nie była zbyt dobrze przyjęta. I też nie do końca wiem dlaczego, w sensie chyba przez jakąś moją własną osobę, że jestem tak krytyczna wobec poezji innych, ale no uważam, że mam prawo jako odbiorca, jako czytelnik. Literatura to jest moja pasja i nie wiem, to nie powinno chyba powodować, że odbiór tego, co ja robię, zaraz musi być zaniżony. Znaczy ja mam takie wrażenie, że będę do tego później, do tej mojej tezy później nawiązywał, że ty weszłaś na ten rynek poetycki, cytując Jakoba Mansteina na pełnej kursywie, tak? Czymś, co od bardzo dawna nie było widziane na tej arenie poetyckiej, czyli taką, czymś, co ja nazywam taką poetycką szczerością, tak? Bezpośredniością, prawda? Czy jesteś skłonna się pod tym podpisać, bo to jest dosyć, będzie istotne dla dalszego przebiegu rozmowy. Tak, myślę, że ogólnie to jest taka wartość, która też jest dla mnie ważna jako dla osoby, człowieka, właśnie kategoria szczerości i postępowania zgodnie z tym, jak myślę, jak czuję w jakiś sposób moralnie, jak postrzegam rzeczywistość. No i moje wiersze są rzeczywiście tego wyrazem. Ale też trochę lubię taką bezkompromisowość jednocześnie, czyli właśnie jakieś, nie wiem, no niedopasowywanie się do jakichś trendów, czy do tego, co może jest, co może ktoś chciałby widzieć, nie wiem, coś takiego. Bo później, tylko że problem jest w tym, że to chyba właśnie zostało źle przyjęte w tym sensie, że zostało inaczej odczytane. Na przykład cię oskarżano o to, że jesteś epigonem Różewicza wielokrotnie, epigonką. A kto tak mówił? Nie przytoczę teraz bezpośrednio, ale na pewno widziałem coś takiego w druku, a na pewno wielokrotnie się pojawiało w rozmowach zakuluarowych, tak, gdzie się przecież dzieje większość życia poetyckiego.
Znaczy, no spoko, no Różewicz to jest dla mnie ważny poeta, ale nie wiem, czy tam jest aż tak to przepisane, no nie wiem, nie powiedziałabym. No ja bym się po tym nie podpisał w żadnym wypadku, więc jakby co, to nie jest moje twierdzenie, tak, tylko tak rzucam kontrowersję. No. Ale jeśli chodzi o gorączkę, nie umknęło mojej uwadze, zresztą ciężko, żeby umknęło, że wiersze są datowane. W Lalce Bellmera chyba nie były, jeśli dobrze pamiętam. Nie, tam nie było dat, nie. A skąd ta zmiana? Szczerze mówiąc, to jest taki pomysł po prostu jakby zrodzony z chęci jakiejś może powiedzmy kronikarskiej, w sensie, żeby było zapisane, kiedy one zostały stworzone. Nawet może nie dla czytelnika, tylko dla mnie samej tak naprawdę w ten sposób. Zobaczyłam takie daty dzienne kiedyś jeszcze dawno temu w tomie Mariny Cwietajewej, jak się panu żyje z inną. I bardzo mnie to zdziwiło, że wówczas właśnie, no 100 jeszcze dawniej lat temu, ona potrafiła zanotować datę dzienną. Ja mam łatwiej, bo ja po prostu notuję wiersze w notatniku w telefonie, który mi zapisuje datę i to właśnie są te daty spisane z notatnika. Czasem to jest data, powiedzmy, pierwszego zapisu, czasem data, kiedy skończyłam pracować nad wierszem, ale no, te daty są w jakiś tam sposób ważne i zauważyłam, że sama zaczęłam szukać tego, jak czytam tomy. Na przykład zauważyłam, że u Nowego Pasewicza w Sztuce bycia niepotrzebnym też są daty. To znaczy nie dzienne, tylko roczne, ale jakoś mi to fajniej jakoś działa na wyobraźnię czy na samo odczytanie wiersza. Nie wiem, po prostu w taki sposób jakoś postrzegam to, że wtedy mogę to umiejscowić, czy inaczej właśnie odczytać, zrozumieć. Pytam o to między innymi dlatego, że też kolejne niezbyt oryginalne spostrzeżenie, ale wiersze te nie są ułożone chronologicznie, prawda? I część z nich pochodzi, no właśnie, najwcześniejsze z roku 2018, czyli z roku, kiedy debiutowałaś. I jednocześnie one są, właśnie te najstarsze wiersze są rzeczywiście dość odrębne stylistycznie. Tak miałem wrażenie, że one bardziej by pasowały do Lalki Bellmera niż do Gorączki. Jak to powstało? To znaczy, jaką zasadę się kierowałaś, montując ten tomik w całość? Czyli to jest to pytanie, jak piszesz? No trochę tak. Chociaż nie do końca, bo tam rozmawialiśmy jednak o pojedynczych wierszach, nie? Ta książka została tak złożona, że najpierw była trochę inna kolejność wierszy i później mój redaktor, Patryk Szej, zwrócił uwagę, że można by to inaczej ułożyć tematycznie, czy właśnie jakoś po prostu, żeby te wiersze ze sobą współgrały. No i ja trochę poszłam za tym głosem, rzeczywiście jeszcze raz przejrzałam, no i w efekcie tak to właśnie się stało. No a książka sama powstawała tak, że notowałam po prostu wiersze. Właśnie tak jak mówię, ja notuję sobie jakieś frazy najczęściej w telefonie, bo tak jest mi najłatwiej. Czasem w kalendarzu, ale to jak mam szczęście mieć kalendarz i czas i długopis, ale zazwyczaj w telefonie. No i później pracowałam nad nimi w plikach, no i kiedy stwierdziłam, że jest to ta całość, że to jest to, no to układałam właśnie je raczej tematycznie, tak żeby opowiadały jakąś historię. No i ta zmiana na końcu właśnie kolejności wynikała z tego, żeby niektóre wiersze lepiej wybrzmiały, czy też wyróżniły się na tle innych, no i tak. To może to jest dobry moment, żeby przeczytać kilka tekstów wybranych przez ciebie. Okej. To zaczniemy od początku. Posmród. Trzeba zatrzasnąć drzwiczki z tektury i otworzyć okno. Z wiersza dla Jana Polkowskiego, Marcina Świetlickiego. Przewietrzyć, powtarzam, wywietrzyć. Otworzyć na oścież dostępne okna. Wyjść na powietrze. Norm nie ma, nie muszę bać się o płuca. Wszystkie tlenki dobre. Niech z nozdrzy zniknie posmród nieświeżych słów. Przed domem otwieram usta i błyskam zębami we mgle. Zostało 10 lat. Aby zmienić wystrój mieszkania, ułożyć książki, zaplanować żyrandole, zetrzeć kurz z zagłośników i z podłogi. Nad pomocnikiem zrobić kolaż z pocztówek zdjęć bibelotów. Oswoić biel kuchennych szafek,
wystroić łazienkę, dokupić ozdoby, których nie potrzebujemy, zdecydować się na wyrazisty motyw do płytek imitujących sandałowiec, zamówić pasujące krzesła, pozbyć się kotów spod łóżka, przykryć je żółtą, pasującą do rolet kapą. 10 lat oszukiwania się powrotem przed samych siebie. Przedsmak. Niedopałek ma posmak karmelu. Dla mnie. Jak smakują miliardy niedopałków dyszącym w oceanie rybom? Zdarzało mi się przez nieuwagę zjadać kawałki folii spożywczej, przyklejonej do odmrażanych obiadów. Oklejała język, znacząco różniła się od skórki papryki. Z grymasem wyciągałam ją z pomiędzy zębów, odkładałam na brzeg talerza. Przykładam rękę, zużywam tlen w mieszkaniu, ręką zasłaniam oczy, uszy i twarz całą. Z mojego końca nic nie przyjdzie. Obiecuję sobie, kiedy zabraknie w kranie, będę pić wodę z kałuży. Świst między blokami to dopiero początek. Marzeń nigdy nie było, Greto. Uczciwość, powiedział. Gdybym mógł cofnąć życie, chciałbym, ale tak naprawdę chciałbym, zacząć karierę uczciwego. Tak jak ten, no, tamten, tak, jak on. Wspiąć się po szczeblach, zostać na swoim miejscu, bo go potrzebują, muszą go potrzebować, muszą go mieć. Więc ma swoje miejsce, stąd można już wszystko. Założyć firmę, otworzyć biznes, zarabiać uczciwie. Tak bym zrobił, gdybym mógł. Tak. W uczciwy sposób. Wszystko. Po kolei. Żeby prowadzący musiał przypominać o oklaskach, wiecie co. Kraków. My zostałem się z której strony teraz, bo wiem, że ze wszystkim nie zdążymy. Dobra, to może zacznę od tego, co mnie najbardziej interesuje, co się pewnie źle skończy, ale trudno. Zastanawiałem się, czytając tę książkę, parokrotnie mi to przyszło do głowy, co się stało z kluczem psychoanalitycznym. To znaczy, on w lalce Bellmera był bardzo hardkorowy, tak? To znaczy, to mam wrażenie, była książka skonstruowana pół na Freudzie, a pół na Lacanie. Jeszcze ona była podzielona na te trzy części, tak? Imago, larwę i poczwarkę, tak dobrze pamiętam. A tutaj to mam wrażenie, jakby zupełnie zniknęło. Czemu? No to jest zupełnie inne dzieło. W sensie, no miałam zupełnie inny pomysł tutaj na tę książkę i chciałam opowiedzieć też inną historię. A konkretnie ta książka jest podzielona na dwie części, które nie mają tytułów. Jest tylko jeden i dwa, bo w tej książce chodzi o taki dualizm. No, jest oparta na filmie Michaela Manna, Gorączka, gdzie właśnie przenikają się dwie postacie bardzo podobne, ale zupełnie inne. No i tutaj trochę też mi o to chodziło, żeby pokazać właśnie, nie wiem, jakieś dwie strony medalu, powiedzmy. Mogę też tę książkę odczytać tak, że jest podzielona na pierwszą część, która jest taka bardziej ogólna, powiedzmy, że jest więcej takich tematów właśnie, no powiedzmy, dotykających wszystkich, jak jakaś katastrofa klimatyczna, czy ogólnie, no, zagłada. A druga część jest taka bardziej intymna, powiedzmy, poświęcona jakimś uczuciom, emocjom. Więc no po prostu chciałam, żeby to było coś zupełnie innego. To jest taka w ogóle bardzo prozatorska strategia, prawda? Konstruować to na zasadzie fabularnej, no skoro mówisz opowiedzieć historię, to jest wyznacznik epiki, tak? Opowiadanie historii. No, poezji też jednak w pewien sposób. No, ja bym bardzo chciała, żeby więcej osób tworzących poezję postrzegało w ten sposób swoje książki, żeby to nie był tylko zbiorek, tylko żeby to też była jakaś właśnie całość, żeby czytelnik mógł z tego wysnuć jakąś historię, czy nawet jakiś motyw znaleźć, który łączy całą książkę. No i możliwe, że jest to prozatorskie postrzeganie rzeczywistości, bo rzeczywiście proza w pewien sposób jest taką moją pierwszą miłością.
Tak jak właśnie jest w moim programie wpisane, że pracuję nad debiutem pozatorskim, to właściwie jestem już teraz na finiszu, czeka mnie szukanie wydawnictwa. No i bardzo mnie to stresuje, bo właśnie no, proza dla mnie najważniejsza. Tak jak to wydanie tego drugiego tomu poezji było ważne, tak teraz trochę te wiersze się odsuwają na drugi plan i chciałabym właśnie zacząć głównie tworzyć prozę, co jest dla mnie bardziej czasochłonne, właśnie zajmuje też więcej czasu, żeby to wszystko dopracować. Ale tak, no ta książka chciałam, żeby była w jakiś sposób opowiadająca jakąś spójną historię, no i mam nadzieję, że tak właśnie jest. Nie wiem, miałeś takie wrażenie, jak czytałeś? Tak, no, więc to się rzeczywiście udało. Może zapytam, to miało też iść na koniec, ale skoro już poruszyliśmy ten temat, właśnie co z tym twoim debiutem, bo ja miałem przyjemność obcować z tym projektem, tak, jeżeli to ten sam. Tak, to jest właśnie... Czekam na niego. Tak. No ja też czekam. To będzie 15 opowiadań, które będzie też można odczytać trochę jako powieść fragmentaryczną. No i właściwie nie wiem, co o tym powiedzieć, bo bardzo mnie przejmuje to, że mam za mało czasu, żeby nad tym usiąść i spokojnie to jeszcze domknąć po prostu. I dużą część moich myśli to zajmuje, a jednocześnie nie mam czasu właśnie, żeby jakby fizycznie to zrobić. I mnie to smuci. No ale spróbuję poszukać wydawnictwa właśnie, no i chciałabym może jakiś odzew uzyskać jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego. To są takie opowiadania, które... jakby książka zaczyna się od, powiedzmy, okresu dziecięcego i przez pewien czas jakby zdaje się, że będzie oscylować wokół tego jednego tematu, a później przechodzi do takich trochę głębszych tonów, do właściwie jakiegoś opisu życia dorosłego i też narrator nie jest jednorodny, w sensie to się zmienia w poszczególnych opowiadaniach. No i tak, no właściwie no nie wiem, jaki mam stosunek do tej książki, bo to trochę już jest poza mną i też się trochę martwię, że to jest nie do końca takie, jak chciałam, żeby było. No ale właśnie muszę mieć na to spojrzenie takie, że to jest już zupełnie koniec, chociaż czuję, że to już jest końcówka właśnie. Mam nadzieję, że się ukaże i że będzie można rzeczywiście przeczytać, bo tak jak wspominałem, no miałem okazję czytać część z tych opowiadań i warto poczekać. Tymczasem jednak wracając do gorączki, tak, to jest właściwym tematem tego spotkania. Nie sposób się, czytając obie twoje książki, nie sposób się pozbyć takiego wrażenia, że ta pierwsza, znaczy nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo żeby to było jasne. Może brzmieć źle, dawaj. Ale może dla reszty państwa niekoniecznie. Żeby to było jasne, obie te książki mi się bardzo podobają i obie są bardzo fajne. Natomiast pierwsza wydaje mi się taka bardziej nie tyle przemyślana, co ona była takim bardzo wyraźnym projektem, tak? Była właśnie skomponowana bardzo wyraziście, opierała się na takich bardzo wyrazistych dominantach, takich jak właśnie ta psychoanaliza, te wątki dorastania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj te wiersze, owszem, składają się rzeczywiście w jedną historię, natomiast ta historia jest jakby mniej wycyzelowana, że się tak wyrażę. A zarazem w pierwszej książce, w Lalce Bellmera, masz podmiotkę, czy też siebie, nie wiem, czy do której grupy poetów należysz, czy do tych, którzy mają podmiot liryczny, czy do tych, którzy nie mają, bo to się teraz podzieliło. Nie wiem, trochę na czym ta dyskusja polega. No na pewno w wierszu mówi podmiot, ale ja mogę przyznać się, że też trochę mówię ja, więc spoko. Pewnie jestem pośrodku, tak jak zawsze. Okay. Bo Tomek Bąk już na przykład nie pozwala mówić o podmiocie lirycznym w swoich wierszach. Mówi po prostu, że go nie ma i tyle, koniec.
W każdym razie umówmy się na bohaterkę, to chyba będzie najłatwiej. Masz bohaterkę, która jest no, dorastającą dziewczyną, natomiast tutaj masz bohaterkę czy bohaterki, które są w dalszym ciągu dziewczynami, kobietami, ale już w późniejszej fazie życia, tak? I zastanawiam się, na ile ta taka ewolucja jest tutaj pomyślana jako świadoma, znaczy jest pomyślana jako stylizacja, a na ile ona jest związana no, po prostu z tobą jako autorką. No jakże to jest ta druga sprawa rzeczywiście, bo ta pierwsza książka jakoś pozwoliła mi samej zamknąć jakieś powiedzmy uświetlane jakaś fraza, ale no rozdział w moim życiu rzeczywiście i potrzebowałam rzeczywiście jakoś napisać i opublikować te wiersze, żeby poczuć się lepiej ze sobą. I nie wiem, ja na przykład mam takie coś, co nazywa się derealizacja i mam wrażenie, że w ogóle z mojego życia to tak uczestniczyłam w nim tak może w 60-70%, szczerze mówiąc, bo często właściwie jakby nie wiedziałam, co się dzieje ze mną i jakby niby to ciągle byłam ja, ale nie do końca uczestniczyłam w tych wydarzeniach. No i wydanie tej książki rzeczywiście w jakiś taki sposób pozwoliło mi dotrzeć do siebie, więc właściwie na jednym z moich pierwszych spotkań w Lublinie właśnie pojawiło się takie pytanie z sali, czy ta książka nie jest w taki sposób jakimś moim przepracowaniem jakiegoś problemu. No i rzeczywiście tak trochę jest i mogę się do tego przyznać, że rzeczywiście tak właśnie było, że potrzebowałam napisać tamtą książkę, żeby poczuć się po prostu lepiej, poczuć się przede wszystkim też sobą. I może, tak jak mówisz tutaj, ta historia nie jest taka wyrazista, że ogólnie książka nie jest może aż tak, powiedzmy, mocna, ale właśnie ta książka jest napisana w 100% przeze mnie i ja byłam tutaj obecna cały czas. Bo to jest o tyle ciekawe dla mnie z perspektywy takiej literaturoznawczej po prostu, że tutaj się pokazuje ta szczerość, tak, o której wcześniej mówiliśmy. I ta szczerość jednocześnie, i to jest fascynujące, bo ta szczerość jednocześnie, no właśnie, jest szczera, tak, wynika jakby z twoich jakby, no z twojego funkcjonowania po prostu, a z drugiej stanowi, mam wrażenie, jakby fundament samego twojego projektu poetyckiego, prawda? Czy tak jest? Bo mam na myśli, może rozwinę, mam na myśli to, że bardzo łatwo jest pisać szczere wiersze, tak? Ale bardzo ciężko jest pisać szczere, dobre wiersze, nie? Bo umówmy się, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna po prostu wylewać na papier to, co mu w głowie siedzi, no to nie kończy się dobrze, tak? Większość z Państwa pewnie ma takie doświadczenia z czasów licealnych. No natomiast tobie się udaje jednocześnie pisać wiersze, które są dobre i wiersze, które są szczere, bezpośrednie. Nie chowają się za własną poetyckością, że się tak wyrażę. Jak to robisz w ogóle? Także taki jest mój cel. No, ja bym nie chciała już w tym momencie przybierać jakiejś maski, bo powiedzmy, że ta pierwsza książka była trochę napisana za maski. Jednocześnie ona była jakimś wyznaniem, ale też była takim wyznaniem, tak jak na to patrzę teraz i też wówczas, trochę zamaskowanym. A tutaj jednak ja się po prostu czuję pewnie jako autor i czuję się pewnie jako osoba pisząca i później wypowiadająca te słowa, więc w jaki sposób mi się to udaje? No nie wiem też na ile te wiersze są rzeczywiście dobre, to może chyba tylko stwierdzić ktoś inny, nie? W sensie jak odkładam tę książkę i na przykład teraz mam ją pierwszy raz w rękach od kwartału, no to trochę mnie to dziwi, co tu jest napisane, bo już nie pamiętam. I to chyba jest normalne, że no nie czyta się swojej własnej książki codziennie, chyba że się jest Bernhardem. No ale jakoś tak się staram, żeby utrzymać jakoś takie, nie wiem, tempo w wierszu, czy jakąś, nie wiem, ilość rzek, czy no właściwie nie, no to jest znowu taki powrót do tego, w jaki sposób tworzę, tak? I szczerze mówiąc, nie wiem, ja po prostu jakoś próbuję pracować z tym tekstem, żeby on w jakiś sposób mógł po prostu dotrzeć do czytelnika i też no może jest to właśnie, co nie wiem, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest właśnie ten odbiorca potencjalny. I ja się staram, czytając swoje własne wiersze, trochę myśleć o tym, co może pomyśleć osoba, która mnie nie zna i przeczyta to i co sobie pomyśli albo jak to odczyta i
czy w ogóle to przeczyta, czy w ogóle ktoś by chciał to czytać. I dla mnie to jest taka dość duża kategoria. I kiedy myślę o takim czytelniku, to jest czytelnik raczej taki jak ja, który nie jest w środowisku, który czyta wiersze, ponieważ lubi czytać i chce czytać. No i ja chcę, żeby on czytał. On, ona, ono, żeby czytali. I taka jest moja misja, no, zarówno tworzenia twórczości, jak i tworzenia jakichś treści recenzjańskich, czy też właśnie jakichś tam omawiających coś, że chciałabym w jakiś sposób no, działać na rzecz tej literatury, kultury. No ja muszę tutaj powiedzieć, że z moich doświadczeń wynika, że ta twoja strategia działa i to bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, lepiej niż u kogokolwiek innego. Bo... No nie wiem, no staram się, słuchaj, to jest naprawdę bardzo duża praca, w sensie to się tak wydaje, że nie wiem, ale to jest, no, no to jest mój wysiłek i wysiłek, który ja włożyłam w tę książkę, to jest no, wiele, wiele godzin pracy, po prostu wiele mojego wysiłku. Chciałem nawiązać do tego, co ci pisałem parokrotnie, że twoje wiersze to są jedne z niewielu wierszy, które chcą czytać licealiści. Mówię zupełnie poważnie, po prostu czego im się ze współczesnej literatury nie podetknie, to nie rozumiem, co o co chodzi, ale przecież czemu my to musimy czytać, tak? Roman Honet nie, Marcin Świetlicki nie, a Fiałkowską czytają. No to bardzo fajnie, no taka jest moja misja, no i to fajnie mi to słyszeć też, no wiesz co, no ja... Nie wiem, może ktoś by pomyślał, że ja to robię, nie wiem, dla swojego ego, czy ja to robię, nie wiem, bo chcę być sławna, a ja bardziej mam tak, że właśnie mnie sam ten odbiór cieszy, że nawet właśnie przeze mnie ktoś może do czegoś innego dotrzeć i samo to, no. Ja staram się śledzić to, co jest wydawane i ile jest przede wszystkim wydawane. I trochę mnie niepokoi ta sytuacja, że wydaje się tyle książek, a tak mało osób jest, żeby je przeczytać i jeszcze mniej osób, żeby o nich porozmawiać i jeszcze mniej osób, żeby napisać recenzję, a już najmniej osób, żeby te recenzje przeczytać. I mnie to bardzo niepokoi, bo nie chciałem, żeby tak było. Chciałabym, żeby to jednak było bardziej prężne, no bo w pewien sposób jest to prężne. Tyle książek wychodzi, że jest to duży biznes i dużo się dzieje, a jednocześnie jakby nic się nie działo. I nie ma tego w takiej przestrzeni jakiejś świadomości, nawet właściwie na festiwalach jakichś za bardzo poezji nie ma. I mnie to smuci. I ja też nie wiedziałam, że tak będzie, kiedy debiutowałam. Ja myślałam, że to będzie tak, że ja wydam książkę i ona sobie spokojnie dotrze do iluś ludzi, a tak się nie stało, nie? I ja byłam bardzo zawiedziona i było mi smutno, więc jakoś tak sobie powiedziałam, że dobra, no to skoro tak nie ma, no to ja to spróbuję stworzyć. No i staram się, żeby tak było właśnie i tak samo tworzę moje wiersze, żeby one też miały tę jakąś przestrzeń i ktoś mógł je przeczytać. Wracając do związków między tą książką a poprzednią, przecież ty wprost sama siebie zaczepiasz o ten debiut, tak? W wierszu o tytule Pygmalion. Czy mogłabyś nam go przeczytać? Chwilka, przepraszam, ale jestem zmęczona i nie wiem, gdzie jest ten wiersz. Pygmalion. Mojemu debiutowi. Lecz czemu lalka, bo moja, wierna i wcale moja, jej skóra nie do zdarcia i patrzy w oczy jak pies. Lecz czemu lalka, kiedy ona nie ma skóry i nie ma oczu, pytają, bo moja, wierna i wcale moja, kiedy śni mi się, pełzająca, lśniąca, wielkie życie na własność, które nigdy się nie odwróci. Lecz czemu? Nie spojrzy, nie dotknie, nie powie. Bo moja, wierna i wcale moja, jest słowem samym w sobie. Jest sama sobie. Płacze sztucznymi łzami, ożywiają lustro i dźwięk noża. Sunie po skórze, jak paznokcie obierające pomarańcze. Lecz czemu lalka, ludzie pytają? Bo moja i wcale wierna, jak pająk w żarówce i woda w czajniku. Czeka na moment, kiedy nie będę mogła z niej wyjść.
No właśnie, mam takie poczucie, że ta mojość jest dla ciebie bardzo ważna. No tak, no bo znów właśnie jest to w jakiś sposób podsumowanie tego, to co powiedziałam wcześniej właśnie, że ta książka jest moja o tyle, że właśnie no, otworzyła mnie na jakieś inne rzeczy, nie? Zastanawiam się, czemu, skąd? To znaczy, to nie jest strategia popularna w dzisiejszej poezji. Żeby pisać o swoich własnych wierszach, czy żeby... Nie, mam na myśli po prostu dojście do jakiejś swojej dykcji, a u ciebie ona jest bardzo wyrazista, tak? Zwłaszcza jak na osobę, która wydała dopiero drugą książkę. Dojście do swojej dykcji no, musi obejmować pewien etap poszukiwań, fascynacji, tak? Które później kształtują tę dykcję w jakiś sposób. No to jest dosyć oczywiste. No i trochę mnie ciekawi, jeżeli ty jakby wyłamałaś się z tego swojego pola osób debiutujących w podobnym wieku taką wyraźną dykcją, no to w takim razie najwyraźniej musiałaś mieć jakieś inne inspiracje i inaczej musiał przebiegać proces poszukiwań, tak? Przynajmniej ja nie umiem sobie za bardzo wyobrazić innej przyczyny dla tej wyrazistej odrębności. No szczerze mówiąc, dla mnie chyba taka odrębność i w ogóle to, żeby stworzyć coś, co jest wyraziste, jest najważniejsze i no to jest w ogóle powód, dla którego ja tworzę. To znaczy, no mam taką śmieszną anegdotę, która nie jest wcale śmieszna, ale kiedyś jak używałam Last.fm, zanim go jeszcze zepsuli, to można było sobie zrobić taki opis tam, po prawej on był. I tam można sobie było dać zdjęcia i w ogóle napisać, jak czegoś lubi słuchać. No i ja tam często wstawiałam jakieś fragmenty z piosenek, które lubiłam słuchać, albo wiersze, które przeczytałam. I w którymś momencie sobie pomyślałam, jak chyba byłam w gimnazjum, że w sumie ja tylko wstawiam jakieś cudze słowa i owszem, może one dla mnie znaczą coś innego niż tam dla kogoś, kto to tam napisał, kto zaśpiewał, ale że ja przecież też mogłabym wstawić tam samą siebie, to znaczy mogłabym też napisać coś, co będzie zasługiwało na chociażby w moim własnym opisie na cytat. No i właściwie no tak się jakoś to zaczęło, że zaczęłam myśleć, że mogę tworzyć. I że to może być w jakiś sposób wartościowe. Czy to jest odpowiedź na pytanie? Trochę tak, a trochę nie. Tak? To jest taki origin, a ja też pytam, co się działo dalej. To znaczy, co sprawiło, że te wiersze wyglądają tak, jak wyglądają? O. No to jest mega trudne pytanie, no tak naprawdę nie wiem, w sensie no po prostu piszę, no nie wiem jak na to odpowiedzieć, piszę, czytam, no ja bardzo dużo czytam, miałam taką przerwę przez pewien czas, że nie miałam czasu czytać, bo pracowałam i także nie miałam jakby głowy, żeby czytać, no ale ja właściwie czytam odkąd mam 5 lat, więc no literatura dla mnie zawsze była taka rzecz najważniejsza. No a jeśli chodzi o takie przejście między pierwszą a drugą książką, że udało mi się wytworzyć jakąś dykcję, to po prostu przeczytałam swoją książkę parę razy, no i tworząc kolejne wiersze, myślałam o tym, żeby były w jakiś sposób inne, bo też powstało kilka innych wierszy, które poszły do jakichś magazynów. Część z tych wierszy, które tutaj są, też były publikowane po drodze w różnych miejscach. No ja nie jestem chyba takim płodnym autorem, w sensie ja piszę rzeczywiście dość rzadko, ale jak już coś napiszę, to już jest, wiesz, topnie. Ja, nie jest tak, po prostu jak już coś napiszę, no to potem uważam, że to mogę, jak przyglądam się temu w ten sposób, zapisuję sobie coś tam, no i potem coś tam próbuję z tym zrobić, no i albo to mi pasuje, albo nie, i albo wyrzucam, albo nie wyrzucam, no i... I taki jest mój system pracy. Nic więcej tutaj się nie zadziało. Nie mam jakiejś wielkiej inspiracji albo wielkiego mistrza. Okej. Chciałbym cię jeszcze zaczepić o to, z czego maglowałem Jakuba przez pół godziny, czyli o zagadnienie polityczności. Ponieważ to pod tym względem jesteście bardzo podobni jako poeci.
Bo jak Szczepan Kopyt mi proponował prowadzenie tego spotkania i zaproponował tę formułę, żebyście byli osobno, żeby nie tworzyć jakichś sztucznych podobieństw, bo to się zwykle tak kończy, to ja pomyślałem, że w waszym wypadku to chyba łatwiej by było nawet razem z wami pogadać o niektórych rzeczach, bo faktycznie podobnie jak u Jakuba, ty przechodzisz pod tym względem dość wyraźną ewolucję, prawda? W lalce Wellmera oczywiście, że ta polityczność była obecna, ponieważ tam wielkim takim tematem był feminizm. No, więc rola społeczna. Słom? Rola społeczna. Rola społeczna. Tak. Ale też właśnie siłą rzeczy związane z kobiecością, etc. Natomiast tutaj to pole się trochę zmienia, tak? Pojawiają się przede wszystkim wątki katastroficzne. Takie no, wprost katastroficzne niemalże, związane z głównie z katastrofą klimatyczną. To jest też dość nagłe, to znaczy w ciągu 2 lat się ten temat nagle pojawia w twojej poezji. Czy to się wzięło stąd, że jakby stałaś się bardziej świadoma, jeśli o to chodzi, czy po prostu w tamtej książce nie było na to miejsca? No myślę, że both, w sensie... No tak, tam jakby nie było takich tematów, bo chciałam opowiedzieć o czymś innym. No i też w trakcie ten temat jakiegoś tam właśnie no, konsumpcji, czy właśnie no, samej zagłady klimatycznej w jakiś sposób stał się dla mnie dość ważny. Miałam też, no nie powiem, że przyjemność, raczej nie przyjemność, ale pracować w kilku sklepach, w galeriach handlowych i oglądanie tego w jakiś sposób tam to wszystko działa, to znaczy no, ile jest śmieci, zużycie prądu, w ogóle no, po prostu konsumpcja, kapitalizm, co robi z, w ogóle no, po prostu no, zużycie wszystkiego. No to sprawiło też, że przez pewien czas w ogóle właściwie nie wiedziałam, co myślę o świecie, w którym żyję, bo to bardzo otwiera na jakąś taką świadomość, to znaczy my w takim naszym codziennym życiu, jeśli pracujemy bardziej jako humaniści, powiedzmy, czy to w biurze, czy właśnie tak, no gdzieś z dala od tego, że idziemy do sklepu, okej, wychodzimy ze sklepu, to jest koniec kontaktu z konsumpcją, nie jesteśmy za kulisami, no to nie wiemy, co się dzieje. Myślimy sobie, że jak kupimy sobie tę butelkę plastikową na wiele razy nalanie wody, to już jest super i ocalamy planetę. No, a tak nie jest, bo i tak ta konsumpcja i te śmieci się gromadzą. Nieważne, co ty zrobisz użytkowniku, no to i tak taniej jest wyrzucić codziennie ileś kilogramów śmieci, niż jakoś to zaoszczędzić, czy pomyśleć o recyklingu. Także no, to jest taki temat, który rzeczywiście jest dla mnie ważny, no i staram się śledzić te informacje na temat katastrofy klimatycznej, chociaż niedawno widziałam, że podobno były jakieś badania, że tak naprawdę już jesteśmy i tak no, przegrani i możemy się cieszyć naszym małym życiem tu i teraz, a przyszłe pokolenia no i tak już raczej spłoną. Także no, to jest taki mój kamyczek do jakichś obaw czy próby wskazania, że coś jest niedobrze, ale ja nie mam na to wpływu, bo na to mają wpływ ludzie, którzy mają ogromną władzę, czyli głównie jakieś korporacje, czy właśnie ludzie, którzy sterują tą konsumpcją. Także no spoko, no to mnie jakoś tam dotyka, dlatego o tym napisałam, ale nie mam jakiegoś przekonania czy myślenia, że w ten sposób uratuje świat, bo też ktoś, kto sięgnie po moje wiersze i je przeczyta, może się przejąć razem ze mną, ale też nic nie za bardzo może zrobić. No właśnie tutaj pojawia się znów taki wątek kłopotu z tym zaangażowaniem, tylko że z kolei o ile u Jakuba to się pojawiał kłopot na zasadzie deklaratywnej, o tyle u ciebie się po prostu pojawia strach, tak? Strach przed zajęciem stanowiska, strach przed aktywizacją i tak dalej, i tak dalej. Strach? A gdzie widzisz strach? Ja bardziej taki strach chyba przed tym, co się dzieje, jak już. Tak, chyba, no nie wiem, takie te wiersze były napisane jakoś z lęku niż ze strachu przed zajęciem jakiejś postawy. Bo też tutaj takiej postawy nie ma jakiejś. To właśnie jest taka, to jest spojrzenie osoby, która wie, że nie ma wpływu raczej. Więc taki strach, jeśli już. Chyba, że ty widzisz, że właśnie ja tutaj... Znaczy, wiesz co, ja miałem na myśli, mi się przede wszystkim z tym kojarzy taki wiersz, znowu mam dokładnie tę samą sytuację, miałem z Jakubem, zapomniałem tytułu wiersza. On był na końcu książki i to był tryptyk. No, gorączka.
Możliwe. A mogłabyś przeczytać? Nie, ale Gorączka to jest ten poemat... Tak. Ten długi, tak? Tak. Znaczy właśnie może, no faktycznie... Ty bo jeszcze jest ten tryptyk Nie przyszli. Nie, chodzi mi o Gorączkę, faktycznie. Gorączkę, okej. Okay. Ale tam nie ma nic o katastrofie klimatycznej. Tak, ale pojawia się z kolei ten wątek strachu, tak? No tak. Strachu o takiej prowiniencji politycznej, jak mi się wydaje. No dobra. To usłyszmy, czy tak jest, czy nie. Gorączka. 1. Teraz czuję się zupełnie jako szóstka, ale nie będę przepisywać od nowa sprężyny. Nie będę udawać bardziej niż umiem i bardziej niż muszę. Potrafię tak wiele rzeczy, tak wiele twarzy potrafię ubrać. Ta teraz nie różni się wiele od tej wcześniejszej. Oszustką jestem, bo oszukuję sama siebie. Samej sobie wmawiam, że złapię to uczucie, że złapię to pragnienie, że złapię to zwierzęce chcenie, ze zwierzęcone pożądanie. Nawet nie ma krystalicznej nazwy, nawet nie ma kształtu w mojej głowie. Teraz myślę samym gestem, samym ruchem. Ciebie we mnie i twojej ręki na mnie. Jej rękę czytam jak twoją, staram się jednak nie. Twoja ręka jest tylko twoja, twoje spojrzenie jest tylko twoje. A ja siedziałam w mroku, patrzyłam, pożądliwie patrzyłam i odwracałam wzrok. 2. Zwijam się w gorączce do skoku. Tygrysi skok na główkę, śmiertelny dla niektórych, nie dla mnie, nie, nie dla mnie. Ja skaczę miękko, moja gorączka tamuje wszystkie słowa. Myślę już tylko pożądaniem. Cała jestem pusta, rozpalona. Czuję, że mówię, że patrzę, ale jest we mnie tylko jedno pytanie, tylko jedno pragnące pytanie. Ja sama jestem pusta. Moja gorączka jest większa od krzyku, od rozkoszy, przede wszystkim od spełnienia. Kiedy już padnie odpowiedź, gorączka zniknie, gorączka odejdzie, gorączka opuści moje ciało, a ja pozostanę, no tak, zaspokojona. Ale nie tego, proszę cię, nie tego przecież chcę. 3. Jednak uderzam w ten bęben. Odpowiada mi echo niespełnienia. Kiedy zaglądam w twoją twarz, nie potrafię już zobaczyć w niej nic ciekawego. Odsuwam od siebie tę myśl, odsuwam na sam brzeg łóżka. Jedyne, czego chciałabym, to żebyś zadusiła we mnie pragnienie zduszenia. Wszystko, co zbudowaliśmy, nie zostanie w tym samym miejscu. Jedynie ja na chwilę wyjdę, dobrze? Wyjdę zobaczyć samą siebie. Odbić się jeszcze raz w jej oczach. Przyniosę ci resztę mnie. Tę, którą chcesz. Tę, którą akceptujesz. Tę, która spokojnie zasypia przy tobie, głaszkę przez sen i przyjmuje dobre słowo, gdy boli. Teraz jednak muszę zobaczyć ją, przejrzeć się w niej jeszcze raz. Jeśli się wynurzę, od jutra będzie spokojnie. This is it. Faktycznie przeszarżowałem, to jest tą polityczność, nie wiem czemu. Ale na szczęście wiersz jest piękny i się broni poza kontekstem również. No, ale może ci chodziło właśnie o ten drugi, bo ten właśnie Nie przyszli. On w ogóle ukaże się na wiosnę w antologii, takiej antologii sprzeciwu w wydawnictwie Warstwy. No to też go przeczytam, bo on jest bardzo fajny. Śmiało. Nie przyszli. 1. Nie przyszli po mnie, bo za bardzo się bałam. Wywiesić flagę, krzyknąć zza maski, pójść na protest, spędzić noc w areszcie śledczym, bez szklanki wody i majtek na zmianę. Moja cena neutralności, cisza nocna, chłodna i miękka poduszka, głupia wiara w wolność. 2. Nie przyszli po mnie, jednak wywiesiłam flagę, krzyczałam i klaskałam w dłonie, czułam jak drżą kolana. Bałam się codziennie, wstawałam i wychodziłam z domu w gorący poranek. Nikt mnie nie uderzył. Wieczorem pod blokiem usłyszałam męskie krzyki. Przestraszona nasłuchiwałam. Ktoś śpiewał, życie to są chwile. 3. Nie czuję ulgi. Oddycham na tyle, na ile pozwala mi strach, że jednak przyjdą. Prędzej. No właśnie. No, faktycznie, chyba pomyliłem po prostu podceptyki. No i właśnie, tutaj jednak się pojawia ten strach, strach polityczny, tak? No tak, to był wiersz napisany, jak się działy w zeszłym roku, w sierpniu, te protesty związane z Margot i jej aresztowaniem po wywieszeniu flagi na pomniku. No i właśnie ja też byłam na takich protestach i
No i to jest jakby zapis moich myśli, ale też takich trochę przefiltrowanych przez cynizm. To znaczy, to nie jest jakby moje stanowisko jako mnie osoby, tylko raczej to jest taki wiersz stworzony na zasadzie myślenia takiego właśnie, że w sumie po co mam iść na protest, to nic nie da, a po co to się dzieje, a dlaczego ktoś coś chce, a dlaczego ci geje protestują znowu i tak dalej. No i że to jest taka właśnie wizja osoby, która może coś tam by chciała, ale robi mało i myśli, że to jest już dużo i właściwie to mogłaby nic nie zrobić i byłoby tak samo. No i to jest taki mój komentarz takiego podejścia. Znaczy tak bym chciała, żeby tak ten wiersz by brzmiewał, jednocześnie był wierszem protestu, a jednocześnie był wierszem protestu wobec takiego podejścia. Okej. Musimy kończyć, obawiam się. Okej. Pomału. I znów mamy ten niezręczny moment, kiedy patrzę na widownię i pytam, czy ktoś ma pytanie lub więcej niż jedno pytanie. Nikt nie ma. Dobrze, to w takim razie dziękuję Państwu bardzo za obecność na spotkaniu. Dziękuję Tobie, Anno, za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę o tym razem niezainspirowaną burzę oklasków dla Anny.